Adam Kownacki dzisiaj naszym gościem w innej roli. Dzisiaj we vlogu poza ringiem, no bo zanim Adam Kownacki był tym, którego oklaskują tysiące na całym świecie, już teraz no był normalnym chłopakiem. Czyli Adam, powiedz, jak wyglądały te lata, kiedy musiałeś łączyć pracę, normalną pracę z walkami bokserskimi? Pierwsza walka i sam dzwonienie do promotorów lokalnych, żeby mnie na tę walkę dali. To było, kurde, jak to było? To był jakiś Irish z Yonkers. Zapomniałem, jak się nazywa, kurde. Ale właśnie u niego O'Shea Promotion chyba była gala. I u niego zawalczyłem pierwszą walkę. Powiedziałem, że ty daj mi zawalczyć. On zaczynał, ja zaczynałem. Bo długo to sprzedam i żeby zawalczył. Więc dali mi na to była moja pierwsza walka zawodowa. W tym bracia mi pomagali. I kuzyni sprzedać biletów. I akurat sprzedaliśmy właśnie dużo VIP-ów, tak? I piwa zabrakło na galę. W ogóle sprzedali wszystkie piwo. No, to widzę, że się... To było pewnie w tych czasach, co się nie nauczyli, że jak były walki Adamka, Prudential Center, nie wiem, czy też pamiętasz, to też alkoholu zabrakło, zanim się walka zaczęła. Tak. To były te dawne lata, ale pamiętasz, jakie było twoje wynagrodzenie za twoją pierwszą walkę, nie licząc biletów? $700. Ile? 700. 700, proszę państwa, przed podatkiem oczywiście. No, akurat w Jonkers jest kasyno tak samo, więc i całą balę tam przegrałem. Poszło od razu te 700? Tak, no nie od razu, ale zgrałem sobie pierwszą noc, więc akurat był taki czas, z znajomymi jeździliśmy do kasyna i akurat tam próbowaliśmy tam wygrać pieniądze jakieś, no. Słuchaj, ale ogólnie, no, ale też miałem sponsora, tak, ciocia mi wtedy właśnie strasznie pomogła, sponsorowała mi moją pierwszą walkę, pierwsze duże logo na spodniach, Dunes Polmost na Norman i Manhattan Avenue, więc to był pierwszy mój sponsor, tak, pamiętam jeszcze, skupiłem sobie spodenki Everlasta, poszłem do takiego sklepu na Liponcie BQ Sports, żeby mi naszyli Dunes Polmost. I tak się zaczęła historia, tak? Ale to był czas, kiedy Adam, ty normalnie pracowałeś, czyli musiałeś łączyć pracę z boksem, czy to było jeszcze zanim zacząłeś pracować? Jak to wyglądało ringowo? Miałam na bramkach tu i tam stałem, jakoś zarabiałem na boku, jakieś te małe, wiesz, takie, no nie duże pieniądze, ale jeszcze mieszkałem z rodzicami, tak? Miałem 19 lat, rodzice też no, dali mi miejsce nie mieszkać, wierzyli w mój talent, więc jeszcze mieszkałem z rodzicami. I, no i byli bramki, tak, z piątek, sobota, więc akurat 3-4 stówy dla chłopaka, żeby sobie trenować, było wystarczające, tak? Bo nie miałem większych wydatków, bo dach dali rodzice, tam jedzenie, więc to było dużo potrzeba, tak? O ile się nie mylę, to jeszcze nie był ten moment, w którym ty pomyślałeś, że boks to jest twoja przyszłość na życie. A to było coś, nie, co... Myślę, że od zawsze to chciałem robić, tak? Tylko wiedziałem, że to będzie ciężka droga i nie będzie łatwo. Też była opcja podpisania kontraktu z Ludi Bello, oferował mi kontrakt, albo i samemu, tak, i dzwonić promotorach. Miałem jakby Ludi Bella, miał na mnie jakby menedżera też, który by miał, dał mi dobrą tygodniówkę i tak dalej, ale jakoś podobało mi się zawsze ten pomysł, że będę uzależniony od kogoś, jakby można powiedzieć, do końca mojej kariery. Bo kontrakt był na 3 lata, plus tu extension, tam extension i wyszło z 3 lat na 10-15 lat, co naprawdę, no, nie wierzyłem w to. I w tym czasie też Ludi Bella nie był największym promotorem, tak? To były czasy Mayweathera, gdzie Mayweather był największym promotorem, tak? Więc widziałem, że Ludi Bella jednak nie jest tak duży, żeby mi organizować największe gale, tak? Wtedy był Golden Boy i Top Rank, tak? I właśnie to też brałem pod uwagę. Myślałem, że jednak usiadłem z rodziną, pamiętam, z kuzynem, z mamą, z tatą, z bratem, z braćmi
i zrobiliśmy listę, tak? Głosowanie, jak robimy, tak? I tak jak koniec nie miałem jakby wybór, w którym pójdziemy. I akurat właśnie jakoś się tak okazało, że było blisko i decydujący głos był do mnie, tak? Czyli idę sam przez to, czy podpisuję z Rudy Bellą, czyli jakby będzie już niby łatwiej, tak? I no i ja zdecydowałem, że jednak pójdę sam przez to, tak? I był właśnie ten telefon tego osiej, kurde. No i później dwie walki tak były, tak właśnie zrobiłem. Później Kubik, Wojtek. Dobrze znasz swojego kolegę. Zabrał mnie właśnie do Kołodzieja, tak? Mariusz Kołodziej budował wtedy Global Boxing. Ja miałem właśnie swoją drugą walkę z Taje Bill, który był mistrzem z rękawic w New Jersey. Więc też nie była łatwa walka, ale walczył z Danny Aguilero i Danny Aguilero go zakotował. I ja wtedy zobaczyłem na to i mówię, okay, jak Danny go zakotował, to ja będę w stanie też go zakotować, tak? Jak myślę, że jestem taki dobry i w siebie wierzę. Więc tą walkę wziąłem, zakotowałem go w drugiej rundzie i wtedy właśnie zaczęła jakby historia z Kołodziejem, tak? Miałem dwie walki, wszystko było ładnie, pięknie, duża nadzieja. No, ale człowiek chyba za wszystko na szybko to przychodziło, tak? Człowiek był młody, głupi i oficjalnie poszedł grać sobie w kosze pięknej nocy, no nie? W nocy. Państwo zwrócą uwagę. Adam Kownacki gra w koszykówkę w nocy. No, bo są lampy, no nie? Oczywiście. Bo są lampy. No to no, prawda. I tak wyszło, tak dwa lata przerwy. Złamana ręka. Też było chyba trzy lata, było trzy tygodnie przed walką z Tomaszem Adamem walczył wtedy z Michaelem Grantem, więc miał być po tej gali walczyć, miał być wziąć na naukę miejsce jako ten kolejny chyba młody, ciężki, tak, Polak. No a niestety chłopak chce zagrać w kosza, się nauczyć i trzy lata przerwy, tak. W tym czasie jeszcze Mariusz Kołodziej wierzył we mnie, dało mi dużo szans, tak? Tylko no niestety ja jednak byłem trochę no, zagubiony, tak? Tu miał walka wielki, no miał być gwiazdo, tamto, sramto. Właśnie miał chyba te 21 lat, to kurde, wiesz, chyba jeszcze dotarło do mnie, co zrobiłem. I ta ręka nie chciała się goić. Strasznie były problemy z tą ręką, kurde. Musiałem mieć drugą operację. Później była druga operacja, jakoś się zagoiło, tak? I później był chyba, nie pamiętam, co to był rok, ale mówię, dobra, w tym roku biorę się za siebie, miałem właśnie rozmowę z żoną, biorę się za siebie, co będzie, to będzie. Ale ja też nie było wtedy. Jeszcze chyba, później wróciłem do właśnie do Kołodzieja, do Global Boxing, tam był Bashir, widziałem, że trenuje, był pierwszy tydzień z powrotem i mówi, ej, Kliszko walczy z Morbekiem, wtedy było, chodź z nami na obóz, jesteś podobnej postury, coś mnie widział, dałeś z nami. No to też nieprzygotowany w ogóle. Właśnie w międzyczasie tam pracowała na budowie w tym odcinku, bo też już jakby Mariusz Kołodziej powiedział, ale musisz to się wziąć, musisz tam się ogarnąć. Więc już nie było jakby tego stypendium. Musiałem do pracy wrócić, tak? Więc musiałem pracować wtedy i właśnie mówię, dobra, zobaczyłem, co będzie z boksem i właśnie jeszcze mieszkałem u rodziców, no i pojechałem na ten obóz do Kliczki. A tam super ekstra sobie biceps zaderwałem. Bo nieprzygotowanie, zła terapia, bo też nie miałem dobrych właśnie kończy, żeby mnie dobrze pokrował, żeby jak zrobić tę rehabilitację. Też poszedł do takiego zwykłego, co powinien iść do rehabilitacji, tam gdzie są naprawdę konkretne ludzie. No i biceps mi poszedł, tak? Bo ręka nie była jeszcze tak wzmocniona, jak powinna być, do takiego jakby do sparingów z mistrzem świata, więc... ale była fajna relacja, tak? Ten pierwszy raz zobaczyłem, na jakim poziomie jest Kliczko i jaki on ma system mniej więcej, tak? Co robi, jak trenuje. Naprawdę fajny czas wspominam. Kliczko się naprawdę fajny gościu, super. Naprawdę super przeżycie. I mimo, że kontuzja, to myślę, że jak wszystko jest w rękach Boga i to powinno tak się stać. No i pracowałem. Kolejny rok przerwy i później powrót, tak? Później właśnie praca na dachach, nie na dachach, na bramkach. Pamiętam właśnie pracowałem właśnie na budowie i dostałem telefon od Jolene.
Adam, cześć, jest gala, Tyson Fury walczy jako walka wieczoru z Steve Cunninghamem. Czy byś chciał na tej gali zawalczyć? Jolene Mizon's main events. Tak jest, no. Ale tak, pewnie, super. I to walkę wziąłem. Też dali mi przeciwnika jakiegoś 0-2, żeby próbował się budować, jak się odbudować. I to walkę samo wygrałem w drugiej rundzie. I tam już też, tam Janek z Zielińska Fabii strasznie dużo pomógł. Jeden z moich pierwszych sponsorów. Więc... No, właśnie tacy mali ludzie. Nie było to jakby jakieś tam większe szuby, ale zawsze jakoś tam na tyle, żeby jakoś było się utrzymać, tak? Też jeszcze mieszkałem wreszcie z rodzicami, nie było chyba źle. Nie, to już chyba... Nie, bo też gdzieś żona, tak? Żona pracowała też, dwie zmiany, był taki okres. No dużo tego było, chcę teraz przypomnieć, bo było o tym książkę opisać. Ale dużo tego było. No. No i później właśnie miałem chyba dwie walki z Main Events i był telefon od Heymona, tak? Słuchaj, Adam, chcemy cię podpisać. A ja wtedy byłem właśnie z Big Baby na obozie, trochę skaczę, ale byłem na obozie z Big Baby, jak on walczył z Markiem Mikro Krokop. Mhm. Wtedy miałem dwie walki właśnie po Main Event już, po powrocie po kontuzji. Wygrałem je obie. I mówię, dobra, chcę to robić jakby już na pełen etap. Pojechałem do Las Vegas, bo to było jakby mecha boksu. Myślałem, że tam może znajdę jakiegoś dobrego trenera, menadżera. I wtedy akurat Chris Algieri walczył z Ruslan Provokowem. A z Keithem przybyłem już przed jak robiłem poszedł do pracy, to trenowałem z nim. Tylko akurat Keith ma własną siłownię i trenuje po południu. Ja akurat pracowałem na szkołach. To musiałem pracować, nie mogłem z nim wtedy trenować, więc musiałem trenować w innej siłowni, ale już miałem z nim jakieś dożywienie. I wtedy właśnie myślałem, a pojadę do Las Vegas, może tam się prowadzę, może jakoś tam rozwinie. Bo akurat wtedy Leon Thompson też tam wyjechał akurat. I właśnie bardzo wtedy trenowaliśmy w Madness Boxing i omawialiśmy, że tak sobie umawialiśmy, że razem będziemy trenować w Las Vegas i taka była jakby mała taka, wiesz, rozminka. No i pojedziemy tylko Las Vegas i z Big Baby obliczyliśmy walkę właśnie Chris Algieri. Chris Algieri wygrał. Wiesz co, po co szukać, kurde, jakiś trenerów tutaj, jak w Nowym Jorku mam Kita. Kit jest dobry, spodobałem się. I, no i była ta rozmowa właśnie wtedy z żoną, ty na co robimy, tak? Akurat tutaj mieszkaliśmy razem w New Jersey. I wtedy to już przechodziliśmy z powrotem na Ridgewood, tak do moich rodziców. Mieszkaliśmy wszyscy razem w małym mieszkanku, no w pięciopokojowym, chyba w czteropokojowym na Subwayu, kurde. Ja, moi rodzice i mój brat. No, żebym ja mógł trenować i żebyśmy mogli jakieś tam pieniądze szczęść, tak? Chciałem trenować z Kitem do walki z Charles Ellis, który był wygrał złote rękawice na cały Stany Zjednoczone, co jest większy Nowy Jork. Miał rekord 9-1, 8 wygranych przed czasem. I wiedziałem, że to jest ciężka walka, a że to będzie walka być albo nie być. I wziąłem tę walkę, wtedy trwałem właśnie z Keithem Trimbellem, kurde, chyba 3-4 tygodnie, strasznie mało. Był telefon właśnie wtedy od Ala Heymona, czy że chcą mnie podpisać. Ja mówię, na razie obiecałem main event, że boksuję w Tunnel City. I też to będzie test dla mnie, tak? Jak tę walkę wygram, z takim dobrym zawodnikiem, tak? Bo jakby nie było 9 wygranych, 8 przed czasem, duży rekord autorski, dużo znaczy. No i akurat tę walkę wygrałem. Było ciężko, tak? Pamiętam chyba w trzeciej rundzie, byłem taki zmęczony, bo nie byłem dobrze, to najlepiej do tej walki się nie przygotowałem. Mówię, ostatni raz nie będę miał formy na walkę. W tym razie chyba dobrze też mi trafił chyba w trzeciej rundzie, że aż tak mi trochę nogi zaczęły mi trochę pracować. Więc taki nie, że byłem... No, po prostu rozwagę straciłem, ale nie byłem hurt. I co rundę właśnie taki byłem, zawsze drugi wstawałem, pamiętam, że on pierwszy wstawał, ja drugi. I akurat w piątej rundzie ja wstałem, a on jeszcze siedział. I mi, mam ciebie. I się na niego rzuciłem, zakatowałem go w pierwszej rundzie, w piątej rundzie. Jego głowa uderzyła mocno o canvas i sędzia widocznie to zobaczył, że walkę przerwał. Więc to mówię, okej, mam to.
pokazała w tej walce naprawdę duży charakter, że mimo, że jest ciężko, że mogę wygrać walkę tylko duży przed duchem, tak? I siłą stresu, którą mam. No i tego momentu jakby, no, jeszcze byli bramki, a już coraz mniej, tak? Później bardziej się zaczęłem właśnie trenować, jeszcze mieszkaliśmy właśnie z moimi rodzicami, więc moja żona pracowała, więc mieliśmy jakieś tam fundusze, żeby tylko się utrzymać i trenować, tak? Nie było to wielkie też. I po tej walce podpisałem z Simonem, gdzie już wypłaty zaczęły się z walki na walkę coraz lepsze robić, więc to jest tyle. No i... Czyli to jest takie prawdziwe spojrzenie za kulisy bicia pięściarzem, bo słuchając ciebie, to było wiele sytuacji, kiedy wszystkiego, co mamy dzisiaj, rozmów o ewentualnych walkach o Mistrzostwo Świata, mogło nie być, gdyby jedna mała rzecz zaważyła. Nie wiem, gdyby nie udało się zaleczyć tej ręki. Wspominałeś, że dwie operacje. Później ten problem z tym bicepsem na obozie treningowym u Kliczki, czyli jakbyś był pięściarzem, a człowiekiem słabszego charakteru, to mógłbyś powiedzieć tam pieprze, to nic z tego nie będzie, robota jakby nie było, na mnie czeka normalna. Natomiast zawsze zdarzało się coś, że pchało cię do tego momentu. To była rodzina, to byli przyjaciele, to była twoja wiara w siebie. No pewnie, powiedzmy się, chciałem pośmiać, że Adam, kiedy walczysz, kurde, jakieś zobaczymy na sali. I to też właśnie tak dużo motywowało, tak? I właśnie mówię, kurde, no ludzie we mnie wierzą, muszę dla nich chociaż to zrobić, tak? Dla siebie też, ale stajemy te gorsze dni, po prostu nie chciało się. No ale mówię, ty, no ludzie na mnie czekają, tak? Chcą tego bohatera i widocznie coś mam, że jednak ludzie o to pytają, tak? Pytają się, kiedy boksuję, więc... Czyli to jest fajne, że o tym mówisz, bo naprawdę ja znam wiele przypadków, ty na pewno też znasz wiele przypadków w różnych sportach, kiedy naprawdę no, pracujesz miesiąc, dwa, rok, dwa i nie ma żadnej pewności, że coś z ciebie będzie, że przyjdą te wielkie walki, wielkie pieniądze, a ktoś inny może sobie przeliczyć, a rok, dwa, jakbym pracował tam na budowie czy na tym, to bym zarobił tyle czy tyle. U ciebie to było, no nie wiem, te lata, o których mówisz, to były lata, żeby przeżyć. Nikt na samochody wtedy nie odkładał. No nie, to było chyba walki ze Szpilką. Pierwszy było tak, pierwsza walka, gdzie jakby wyszedłem na swoje, można powiedzieć, tak? Że coś poczułem, tak? Że z długów się wydrobałem, że wiesz, no jakby nie było coś popularnych kart kredytowych, tak? Więc można powiedzieć, że dużo miałem na limicie na tych kartach, tak? No nie było łatwo na pewno, tak? Jak mówię, pierwsza walka ze Szpilką, którą tak poczułem, że coś mogę z tego boksu zrobić, tak? Później walka z Kiladze, która była mniej, tak? Nie była aż tak pieniądze, taka była dobra. I później właśnie podpisanie kontraktu z Kitem Kanoni, tak? I od tego czasu, no, jest naprawdę dobrze i... No i wygodnie, można powiedzieć, tak? Że naprawdę mogę się tylko skupić na treningach, że już jednak... te podejrzenie finansowe nie jest aż tak... Ten nóż nie jest na gardle, tak? Ale to jest właśnie od walki no, przedostatniej, tak? Czy tam, nie wiem, dwie, trzy walki temu. No właśnie, a walk jest 20. Mówię o tym, ja podkreślam cały czas, że ludzie mówią szkoła charakteru o boksie, ale to jest szkoła charakteru o boksie z dwóch powodów. Po pierwsze, w ringu trzeba mieć charakter, trzeba mieć te jaja, trzeba mieć te cojones. A z drugiej strony też ta szkoła charakteru, żeby dojść do tego momentu, dotrzymać. Bo tak jak wspomniałeś, wymówek, które mogłeś sobie znaleźć na zasadzie machnąć na to ręką i nie wiem, zarobię tam, nie wiem, 3000 na budowie, to na pewno zarobię, to było znacznie łatwiej niż po prostu machnąć ręką. Natomiast fakt, że mówisz, że o Kicie Connellim, kiedy byłem w Arabii Saudyjskiej, rozmawiałem wielokrotnie, siedzieliśmy na kolacji z Kopingerem, który twierdził, że nie ma absolutnie w tym momencie lepszego menadżera niż Kit Connelly, który ciebie reprezentuje, bo nikt inny nie potrafi tak walczyć o swojego człowieka, jak walczy to Kit Connelly. Ty to widzisz? Tak, jest strasznie uczciwy, bo w sensie słyszę, ile taki menadżer czy pseudo-menadżer, co uważa się za promotora, a jest naprawdę menadżerem, ile biorą procent od tych zawodników. I to naprawdę nie jest uczciwe i jest trochę chore, tak? Więc
No to ja, i muszę powiedzieć, że Kit naprawdę w tym względzie jest naprawdę uczciwy, tak? Czy tak samo i... No to jest niezmiernie ważne, dlatego przypominam teraz, wracam jeszcze na zakończenie, wracam do tego momentu, że usiedliście z rodziną i rozpisywaliście na kartce, a z kim ewentualnie podpisać kontrakt. Muszę ci powiedzieć, że nie znałem tej opowieści, Adam, natomiast duży szacunek, ponieważ uważam, że 99% ludzi w swojej pozycji powiedziałoby, o, wezmę kogoś, kto będzie o mnie dbał, natomiast ty wziąłeś wszystko wtedy swoje ręce, mając 19 lat, zgadza się? No. Dokładnie, więc... Niesamowita sprawa. Adam, dziękuję, bo się mówiliśmy na kilka minut, szliśmy 21, moglibyśmy mówić 20 godzin. Ja mam tylko jedną nadzieję, że ty teraz po walkach, kiedy zarabiasz więcej, nie chodzisz do kasyna, bo te 7 stówek... Nie, w tej właśnie nauczyłem raz konkretnie. Natomiast teraz... No się nauczyłem właśnie. To lepiej, że na takiej sumie. Lepiej, że na takiej sumie. No mówię. I tak nic z tego nie mam, więc może lepiej będzie, jak kurde, może podwoje, no nie? Zawsze się mam w głowie, a to kurde, no jednak się nie udało, tylko wszystko straciło. Adam Kownacki, dziękuję bardzo, Adam. Dziś poza ringiem, o tym, jak to się wszystko zaczęło, dla tych wszystkich, którzy dzisiaj mówią, o, Adam Kownacki wychodzi na ring, światła reflektorów, dziennikarze i tak dalej. Tak było kiedyś. Był tylko Adam Kownacki, rodzina i nadzieja, że będzie lepiej. Adam, dziękuję bardzo. No, dziękuję. Do następnego razu. Nie pytamy o rywala, na to przyjdzie czas. Pozdrawiam serdecznie.